Dzień dobry, nazywam się Magdalena Wąs, jestem pediatrą endokrynologiem. Zgłaszają się do mnie dzieci z różnymi zaburzeniami endokrynologicznymi od pierwszego miesiąca aż do 18 roku życia. Są to głównie pacjenci z niskorosłością, z chorobami tarczycy, zaburzeniami wzrastania, czyli niskorosłością, jak i wysokim wzrostem, zaburzeniem dojrzewania, czyli przedwczesne dojrzewanie, opóźnione dojrzewanie oraz pacjenci z różnymi innymi problemami endokrynologicznymi. Bardzo ważne jest, żeby patrzeć, jak dziecko się rozwija, czy rośnie prawidłowo, czy przybywa na masie ciała prawidłowo, i w tym nam bardzo pomagają bilansy, które mamy w książeczkach zdrowia, które są prowadzone w wieku 2 lat, 4 lat, 6, 7 aż do 13 roku życia, gdyż każde dziecko prawidłowo rosnące powinno iść wzrostowo według tego samego centyla. Ważne jest też, żeby pilnować masy ciała, która ma być odpowiednia do wzrostu, gdyż nie jest prawdą, że dziecko nam z nadmiaru masy ciała wyrośnie. Trzeba to jak najbardziej kontrolować. Prawidłowo rozwijające się dziecko, dziewczynka, zaczyna pokwitać powyżej 8 roku życia, natomiast prawidłowo rozwijający się chłopiec zaczyna dojrzewać powyżej 9 roku życia. Wszystkie wcześniejsze cechy dojrzewania u dziewczynki i u chłopca wymagają konsultacji endokrynologa dziecięcego. Profilaktyka otyłości jest bardzo ważna, więc bardzo zachęcam, żeby zwracać na to uwagę i nanosić zarówno wzrost, jak i masę ciała na siatki centylowe. Odnośnie profilaktyki chorób tarczycy, warto też wykonywać u swoich dzieci badania przesiewowe TSH FT4. Jeżeli matka ma u siebie chorobę tarczycą, to często jest tak, czy też ojciec, to często też dziecko może dziedziczyć tą chorobę, więc tu profilaktyka, podstawowe badania hormonalne i USG tarczycy mają bardzo duże znaczenie. Do endokrynologa dziecięcego warto się zgłosić, jeżeli dziecko ma nadmierną masę ciała, jeżeli wzrost odbiega od rówieśników, czy też objawy dojrzewania, pokwitania pojawiają się wcześniej niż powinny, czyli przed 8 rokiem życia u dziewczynki i przed 9 roku życia u chłopców. Bardzo ważne jest, żeby przynieść na wizytę książeczkę zdrowia i wszystkie bilanse, które dziecko miało przeprowadzone w wieku 2 lat, 4, 6 aż do 13 roku życia. Wizyta polega na zebraniu wywiadu, na zbadaniu dziecka, na określeniu jego rozwoju i zleceniu w zależności od potrzeb różnych badań hormonalnych. W razie wątpliwości zapraszam do konsultacji z endokrynologiem dziecięcym w Unicardia, Unimedica, Uniestetyka.